Cześć! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat lornetki Blackfire o parametrach 16x50. I jest to lornetka dosyć popularna, dlatego że jej cena jest dosyć niska, a parametry obiecują niesamowite widoki. Natomiast czy warto kupić tą lornetkę i co tak naprawdę reprezentuje sobą ta lornetka, dowiecie się w tym filmie. Dobra, zaczynając powiem Wam to, o czym zapomniałem wcześniej, czyli mam na imię Tomasz i miałem już ponad grubo 80 różnych lornetek. Czyli skalę porównawczą mam dosyć dużą, mimo że nadal jestem amatorem sprzętu optycznego. Blackfire to jest lornetka, która bardzo często widzę w internecie, jest oceniana na rewelacyjną i wiele użytkowników jest nią zachwyconych. I powiem Wam od razu, że jestem pewny, że większość osób, które są tak zachwyceni, to jest ich pierwsza lornetka w życiu. I nie będę się czepiał tej lornetki, tylko powiem Wam z dużą skalą porównawczą, jak wygląda faktycznie ta lornetka, jakość obrazu, czy warto ją kupić, czy może lepiej jakiś inny substytut. Dobra, ale co dostaniecie w zestawie? Jak zawsze na początku taki unboxing, czyli dostaniecie karton wyglądający w ten sposób, Blackfire 16x50 lornetki, taki randomowy karton. Następnie w zestawie dostaniecie pasek do zawieszenia lornetki na szyję i od razu mówię, że pasek jest bardzo dobrej jakości. Jest to dobry pasek, bo jak sami widzicie, tu nie chodzi o jego napis, że jest też Blackfire, tylko chodzi o to, że pasek jest szeroki. Zobaczcie, że większość lornetek, jakie w zestawie dostajecie, to ma wąskie paski, takie stringi, a ten jest szeroki, gdzie wygodnie Wam będzie wisiał na szyi i lornetka Wam nie będzie chciała jak garota obciąć zaraz głowy. Dlatego pasek ja bym ocenił jako bardzo dobrej jakości. Następnie dostaniecie szmatkę do wycierania soczewek okularów i kolejne miłe zaskoczenie, dlatego że szmatka ta jest wysokiej jakości. Jest naprawdę dobra. Oczywiście jest ona wrzucona tak do kartonu luzem, bez, co dziwne, żadnej dodatkowej folii zabezpieczenia, ale nieistotne. Szmatka i ten pasek do szyi jest naprawdę wysokiej jakości. Następnie dostaniecie gumowane dęka, takie z tworzywa, ale jak widzicie gumisie elastusie, czyli dęka są dosyć dobre, bo jak je naciśniecie, założycie na obiektyw, to po prostu one z niego nie spadną. Oczywiście te dęka 4 będziecie mieli w zestawie. A i dodatkowa zaleta, miałem nie wspominać, ale wspomnę, mają, jak widzicie, te młoteczki gumowe, czyli możecie je wepchać w szlufki od lornetki, żeby one jeszcze dodatkowo były zabezpieczone przy samej lornetce, aby Wam nie wypadały. No i z zestawu poza samą lornetką dostaniecie jeszcze oczywiście pokrowiec na lornetkę, też Blackfire z wybitym napisem. Dosyć pokrowiec jest, bym określił, wizualnie, jeżeli o to chodzi, jest nieźle wygląda, ale ogólnie jest takiej niskiej jakości, bo oczywiście jest pokrowiec do wieszania na szyję lub na ramię. Materiał, jak już pewnie sami widzicie teraz, jak go ruszam, on jest taki bardzo cienki. Mimo że tutaj jest fajnie wykonany na zewnątrz, miły w dotyku i te szycia, wszystko jest spoko, to niestety on jest bardzo taki cienki, tak jak widzicie. No tak cienki pokrowiec, jak idziecie i gdzieś, wiecie, jak się idzie, to często ta lornetka macha, to może Wam uderzyć się o jakieś drzewo i coś tam się stać z lornetką. Jest troszkę za cienki, trochę za słaby. No i oczywiście nie jest raczej wodoodporny, ale jest takiej jakości wykonania, że nie od razu przesiąknie, nie? Czyli jak będzie deszcz jakiś kropił, to nie od razu ten pokrowiec będzie cały mokry z tego wewnątrz, z tego powodu, że jest dosyć szczelnie wykonany, mimo że nie wodoodporny. No i w zestawie oczywiście znajdziecie też instrukcję obsługi i już przechodzimy do samej lornetki. Jeżeli chodzi o lornetkę, to powiem Wam, jej wykonanie co do jakości jest bardzo fajne. Ogólnie jest ona zrobiona, myślę, że dobrze co do samego wyglądu, co do samej detaliki. Tutaj ja nie mam do czego się przyczepić. Całość wygląda estetycznie, wygląda bardzo przyjemnie. Pamiętajcie, że dużo więcej informacji o tej lornetce, bo ja w dokładne technikalia jej nie będę wchodził, tylko w najważniejsze informacje znajdziecie w artykule. Dlatego w artykule więcej informacji przeczytacie o tej lornetce, które są istotne, a najważniejsze z najważniejszych mówimy teraz. Lornetka ta oczywiście ma standardowo powłoki MC, soczewki wielowarstwowe, które są bez znaczenia, jak one się nazywają, bo to i tak samo działa jak każde inne, które takiej technologii by nie miały. Poza tym nazewnictwem lepu na muchy warto też wspomnieć, że pracuje ona na soczewkach standardowo, jak to w tanich lornetkach BK7. A BK7 charakteryzuje się tym, że na krawędzi Waszego obrazu, co będziecie patrzyli, będą obwódki aberracji, czyli zniekształcenia obrazu. Ta aberracja zawsze wygląda w różny sposób.
ta aberracja jest wielopoziomowa. Mianowicie chodzi tutaj o to, że jest to mocniejsze zamglenie, zniekształcenie obrazu i częściowe rozmycie obrazu. Tak właśnie wyglądają aberracje krawędziowe. Im bliżej krawędzi, tym większa aberracja i ona ustępuje coraz bardziej im bliżej centrum obiektu. Oczywiście nie do samego centrum aż schodzi aberracja, tylko ona gdzieś ustępuje po jakimś tam paru, powiedzmy sobie, milimetrach widoku z obrazu. Trochę o tej aberracji powiedziałem Wam, tylko że nie powiedziałem Wam jeszcze najważniejszego. Mianowicie, o co chodzi? Ta lornetka ma wybitnie wysokie pole zniekształcenia aberracji. I powiem Wam, że na lornetek, mimo że ja miałem ponad 80, już bliżej 90 w tej chwili, a zobaczcie, że jeszcze parę testów lornetek będę nagrywał, no to ona ma największą aberrację krawędziową, jaką do tej pory widziałem w lornetkach. Oczywiście mówię o tej samej klasie, mniej więcej cenowej. Wygląda to w ten sposób, że tak jak widzicie na zdjęciach z boku, i pamiętajcie, że ona ma stałe przybliżenie, więc 16x50, przybliżenie, czyli powiększenie optyczne, ma 16x50 mm tylną soczewkę. I obraz wygląda w ten sposób, czyli centralnie jest on ostry, nieźle przybliżany, oddawanie barw jest względnie dobre, nie powiem, że bardzo dobre, bo to do tego jeszcze daleko, ale jest względnie dobre, natomiast niestety jest gruba obwiednia tej aberracji, czyli tego zniekształcenia. Jest bardzo gruba, w tej lornetce jest naprawdę z tym problem. Dobra, do tej aberracji potem jeszcze odrobinę wrócimy i ta aberracja sięga gdzieś nawet 2/8 obrazu przy krawędzi. To znaczy, że 2/8 z tej strony i z tej to już robi prawie, że połowę widoku obrazu stanowi aberracja. To jest naprawdę duży problem. Oczywiście ona jest kolista i zanikająca względem centrum obserwowanego obiektu. Jest to naprawdę duży problem i myślę, że może niszczyć wzrok. Jak będzie ktoś dużo patrzył i często przez tą lornetkę, to mogą być, mi się tak wydaje, problemy ze wzrokiem z tego powodu, że widzicie i dobry, ostry obraz, ale też jednocześnie krawędziowo te duże zniekształcenia. Pole widzenia lornetki to jest 61 metrów na 1000 metrów, czyli pole widzenia jest dosyć wąskie, a nawet bym powiedział bardzo wąskie. To jest druga wada tej lornetki i ta druga wada znowu jest powiązana z jakością optyki. Z tego powodu, że lornetki przybliżające tak 16 przy soczewce tylniej 50 mm z reguły mają pole widzenia takie 70+, czyli takie 71 do 75+ metrów na każde 1000 metrów. Tam ma 61 metrów pola zakresu widzenia, czyli już jest wąsko, bo już tracicie, powiedzmy sobie, 10 metrów na 1000 metrów przybliżenia. Wydaje się niedużo, ale to jest naprawdę dużo. I pojawia się dodatkowo przy Blackfire'ze 16x50 kolejny ten problem, o którym mówiłem wcześniej, ta aberracja grubokrawędziowa, czyli zniekształcenie w tej lornetce jest grube. Czyli nie tak jak w innych lornetkach, że ta krawędź jest, powiedzmy sobie, dosyć cienka zniekształcenia, tylko w przypadku tej lornetki ta krawędź zniekształcenia jest gruba. Czyli kolejny macie obcięcie zakresu pola widzenia obrazu. Mimo że już mieliście 61, mniej niż innych, to tu jeszcze macie dużą aberrację, czyli jeszcze Wam bardziej kroi to obraz i zostaje taka, powiedzmy sobie, 50% ostrości obrazu, a reszta już jest taka, wiecie, do bani. I właśnie do tego Blackfire'a 16x50, no muszę Wam powiedzieć, że zestaw dodatków do lornetki jest wyjątkowo dobrej jakości jak na lornetkę w takiej cenie, tylko wykupujecie lornetkę, więc raczej by Was interesowała wysoka jakość lornetki niż wysoka jakość, powiedzmy sobie, dodatków. Niestety tutaj dodatki są naprawdę fajnej jakości i wykonanie ogólnie lornetki też jest wysokiej jakości, tylko że wykonanie zewnętrzne. Natomiast te soczewki, które są w niej zastosowane, są niestety lipnej jakości. Jeżeli miałbym ocenić lornetkę Blackfire 16x50, to powiem Wam, ja bym się poważnie zastanowił nad jej zakupem. Ja wiem, ona jest jedną z najtańszych, więc fajnie kupić sobie i centralnie obraz jest niezły, jak się na niego patrzy, tylko że jak będziecie patrzeć dłużej, to zauważycie, że ta aberracja jest naprawdę gigantyczna w tej lornetce. A dodatkowo powiem Wam, inne substytucyjne lornetki mają mniejszą aberrację przy większym polu widzenia, więc podwójną tak naprawdę macie korzyść. Chociaż pojedynczą, bo tam macie biedniejszy zestaw dodatków. Możecie kupić sobie lornetkę Brazzer Hunter, na przykład też 16-50. Możecie sobie kupić Delta Optical Discovery, która ten sam ma przybliżenie, ale znacznie lepszy obraz. Dużo większa jakość obrazu jest w tamtej lornetce i aberracja jest wyjątkowo mała. Ewentualnie lornetkę 16x50 Brown, albo poszukać sobie jakiegoś Celestroma.
To są wszystkie te lornetki, które wymieniałem w tej samej przedziałce mniej więcej cenowej. Ta jest najtańsza z nich wszystkich, ale lepiej sobie naprawdę parę złotych, i to dosłownie parę złotych, dopłacić i mieć coś, co będziecie bardziej zadowoleni. Bo tutaj naprawdę jest dosyć duży problem z dużą aberracją oraz bardzo wąskim polem widzenia. Jeżeli miałbym ocenić tą lornetkę w skali od 1 do 10, to bym ocenił ją na około 6 na 10, z czego te 6, dlatego że jest to najtańsza lornetka i ma dobry zestaw dodatków, które są do niej dołączone. Dlatego 6 na 10 to jest opinia dobra, mimo że za soczewki, które ona dostała i dużą aberrację, powinna dostać ocenę niższą. I z mojej strony to tyle na temat Blackfire 16x50 lornetki. Jeżeli możecie coś dodać o niej, bo mieliście ją lub macie, też napiszcie w komentarzu, co sami o niej sądzicie. Zapraszam Was do artykułu, do komentarzy, do subskrypcji. I możecie zadawać też mi pytania na temat tego czy innego sprzętu optycznego. Także jak zawsze Wam odpowiem. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Trzymajcie się. Cześć.